ta debata pokazuje, że jest wypracowany i w Polsce, i na świecie bardzo dobry model wspierania osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, o którym rodzice tych osób marzą. Model, który jest prowadzony przez pasjonatów, często z bardzo dobrą edukacją, wykształconych, obieży światów, którzy w jakiś sposób zdobywają to doświadczenie nie tylko z własnego podwórka, tylko z szerokiego świata. I ta grupa osób przedstawia ten model urzędowi miasta, czy marszałkowskiemu, instytucjom zarządzającym miastem, czy województwem, mówiąc o tym, wejdźmy w partnerstwo, znamy świetny sposób na rozwiązanie, albo na pokazanie tego problemu, także może tworzyć nawet lepsze społeczeństwo. Działania, które mają na celu utworzenie w Opolu właśnie takiego miejsca, trwają już od lat. To nie jest rzecz, która dopiero się zrodziła. Mam nadzieję, że drugie tyle, myślę, będzie trwało ich sfinalizowanie, bo cały czas mam nadzieję, że doprowadzą do szczęśliwego końca i do powstania tego miejsca. Pobyt w oferowanym w tej chwili DPS-ie zinstytucjonalizowanej placówce nie jest celem samym w sobie, jest po prostu w tej chwili złem koniecznym, że tak powiem, bo jest rzeczą pewną, że córka, tak jak i większość osób niepełnosprawnych, nie jest osobą samodzielną na tyle, żeby samodzielnie mieszkać, samodzielnie poradzić sobie z życiem, które pewno nie będzie dużo inne od tego, jakie jest, no mam nadzieję. Także będzie wymagała pomocy i tą pomoc myślę, że zaoferuje nam samorząd. Dzisiejsza dyskusja po raz kolejny pokazała, że jest grupa osób, członków naszej społeczności, które wymagają takiego szczególnego zainteresowania i wsparcia. Mówimy tu o osobach z niepełnosprawnościami umysłowymi, które wchodzą w wiek dojrzały. Czasami brakuje już im opiekunów, którzy mogliby się nimi zająć. I co wtedy? I ewidentnie dzisiejsza nasza debata pokazała, że jest deficyt taki, zauważalny deficyt takiej opieki i z drugiej strony jest partner, czyli fundacja, która mogłaby ten deficyt uzupełnić, gdyby we współpracy z miastem uzyskała pomoc, która może pomóc zbudować taką arkę w Opolu, na przykład. To o tym mówimy i myślę, że jest szansa w tym partnerstwie wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Jak najbardziej myślę, że w tym wypadku jest ciekawy pomysł, szansa, duża determinacja i partnerzy, którym należy się szacunek za to, że zajmują się tak sporymi wyzwaniami. Myślę, że będziemy mogli sobie pomóc. A ludzie z niepełnosprawnością intelektualną dają mi coś takiego najważniejszego w ogóle, że oni są tacy, jacy są, nie będą inni, umieją się cieszyć, że widzą człowieka, że mu patrzą w oczy, że ktoś podał mu rękę i pogłaskał. Ja się nagle czuję tak potrzebna i sobie myślę, kobieto, weź się w garść, nie narzekaj, tylko ile osób się jeszcze dzięki tobie uśmiechnie, to jest twoja siła i to mi daje taką siłę i ja myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo są takim ludziom potrzebni, a jak oni są im potrzebni.